Siemaneczko, dziś filmik taki trochę z innej beczki, nie z garażu ani nie z moto. Ogólnie chciałem Wam pokazać pewną stronkę bardzo fajną, Leti Shops. Pewnie większość z Was już ją zna, ale jeśli by ktoś nie znał, by z niej nie korzystał, to chciałem serdecznie zaprosić. A teraz tak konkretnie o co chodzi. Już Leti Shops pozwala nam uzyskać ileś procent zwrotu za nasze zakupy. Nie jest to jakoś bardzo dużo, ale jest to dodatkowy grosz. Można na tym parę złotych dorobić się, a no raz na jakiś czas jakiś olej do maszynki czy jakieś klameczki się przydają, nie? Więc powiem Wam, jak to działa. Już po wejściu na stronie wyświetla nam się lista sklepów, z których możemy uzyskać zwrot gotówki. Allegro, popularne, pyszne.pl, AliExpress chyba najbardziej, to ja najwięcej korzystam. No jest tu masa sklepów, mamy tak samo Orange często płacę rachunki, więc to jest zawsze dodatkowy grosz. Co tu jeszcze jest? Ukando właśnie, często części kupuję do samochodu też z tej stronki, bo dosyć taka jest przejrzysta i łatwo coś znaleźć na niej. A więc jak widzicie, tu przy każdym sklepie nam się wyświetla procent, jaki otrzymamy zwrotu z zakupionego jakiegoś przedmiotu. Czyli jeśli coś będzie kosztować na przykład 300 zł, to z tych 300 zł na AliExpress otrzymamy 5,5% zwrotu. To nam się, te procenty nam się, jak widzicie, też nieraz zmieniają. 5 było, mamy 5,5, tu było 1,45, mamy 1,6, przeważnie to rośnie. Stronka na pewno działa, już miałem pierwszą wypłatę już jakiś czas temu i miałem to nagrać, ale no jakoś tak nigdy nie ma czasu. Powiem Wam, jak konkretnie wypłacamy kasę. Tu jak widzicie, nam się wyświetla tak jakby z mojego konta zarobki, przejdziemy sobie do tego. I zaraz mamy moje saldo obecne, czyli 68 zł, to już mogę wypłacić, bo wypłatę możemy zlecić od 20 zł. Ale ja sobie tak do stówki zawsze zbieram, to wtedy to trochę lepiej wygląda, nie? Jak tak stówka na konto wpadnie niż dwie dyszki. I to są już pieniądze, tak jak mówię, już moje, czyli mogę je wypłacić. I tu mamy po prawej stronie oczekujący na uznanie 44 zł. To też niedługo zasili moje saldo, ale zawsze po zakupie musimy poczekać. No różnie, nieraz to trwa niecały miesiąc, nieraz dwa miesiące, zanim zaakceptują jakby ten zwrot. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi coś odrzucili. No to jak już kupimy jakiś przedmiot, tak jak widzicie, tu mam moje zamówienia. 5 stron jest chyba, czy 6. Niektóre oczekują na uznanie. Tu jak widzicie, po 8 zł oczekuje 4 zł, złotówka, Allegro, AliExpress, głównie Allegro i AliExpress. Tu już mamy wszystko uwzględnione. 8 zł, zamówienie z 8 lipca, a dzisiaj mamy 30, a to już było jakiś czas temu chyba ten zatwierdzone, nie wiem dokładnie kiedy, dzisiaj jest 30, no to jak widzicie niecały miesiąc nawet. I to 8 zł ponad, no to było przy zamówieniu, nam się tu wyświetla 530 zł prawie. No więc no trzeba trochę kupować, ale no nie musicie robić takich jakichś dużych zakupów, tak samo kupicie za parę złotych i też otrzymacie ten cashback. Tu mamy za ile kupione? 200 zł, już mamy 3,20. I tak grosz do grosza kasa się zbiera. Jak widzicie, tu mamy wszystko pouwzględniane. No, dyszka wpadła z AliExpress. 15 z AliExpress. Jest trochę tych stron, to są wszystko moje zamówienia. Na początku musimy oczywiście trochę poczekać, zanim te pierwsze cashbacki nam zaakceptują. Ale później, jak już regularnie zamawiamy, to co jakiś czas mamy tam parę złotych, wpada i już to trochę lepiej idzie. Przejdziemy sobie do środków do wypłaty. Filozofii nie ma z wypłatą, wystarczy numer konta podać. Od 20 zł jest wypłata, tak jak mówię, numer konta, nasze dane i ile chcemy wypłacić. Minimalna kwota 20 zł, jak chcemy powyżej 800 wypłacić, musimy się skontaktować z nimi. Więc ja tam tak nie będę zbierał, po stówce sobie będę wypłacał chyba. Chociaż zobaczymy. O, i tu mamy wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 1 do 3 dni. Czyli ta wypłata środków. Tu jak widzicie, mam jeden wniosek złożony. On był 25 maja, już dosyć dawno. 100 zł wypłaciłem sobie i po 2 dniach praktycznie ta stówka mi przyszła na konto. Chyba tam 96, bo coś tam odtrącili, ale no.
Ale stówka praktycznie jest, więc czemu z czegoś takiego nie korzystać, nie? Niedługo będzie kolejna stówka i też sobie to wypłacę. Ja już z tego korzystam jakoś chyba od, nie wiem, od lutego, stycznia, pół roku jakoś chyba. Teraz już coraz więcej przychodu takiego mam. O czym jeszcze chciałem powiedzieć, bardzo ważna rzecz. Tak jak piszę w tytule, możecie moje wlepki zgarnąć za darmo. W opisie filmu i w komentarzach macie taki mój link polecający. Jeśli ktoś założy sobie z niego konto na Leti Shops, mi to się wyświetli, ta nazwa, kto to założył, niech się zgłosi do mnie na fejsie, ja mu wysyłam za friko wlepeczkę, tylko muszę zobaczyć, że coś tam zamawia, coś tam kupił i otrzyma ode mnie takie wlepeczki, jak widzicie na filmie, i może oczywiście wtedy też na moją pomoc liczyć. Więc zachęcam jeszcze raz do tworzenia konta z tego linku. Jeśli nie chcecie, oczywiście możecie sobie zrobić zwykłe konto, nie musicie z mojego polecającego. No ale jeśli ktoś chce zgarnąć wlepeczkę, to jeszcze raz zapraszam. Tutaj jeszcze przejdziemy sobie do zakładki moje konto. Tu jak widzicie mamy 168 zł, które już tak jakby jest zarobiłem. A poniżej mamy takie jakby statusy nasze. Na początku mamy zwykły status, czyli procent mamy tego cashbacku, który nam wraca, co tam pisze na stronie głównej, ale później mamy z każdym, tak jakby z każdą złotówką, którą zarobimy więcej. Jeśli już zarobimy 40 zł, ja już to mam, także mamy brązowy status, niedługo będę miał 200, to już będę miał srebrny status i od 600 zł mamy złoty status. Tutaj mamy procenty, czyli później jeszcze do tych procentów cashbacku jest tam doliczone ileś tam procent dodatkowo zwrotu, czyli więcej zarabiamy z każdą złotówką. I to też jest moim zdaniem bardzo fajne. No i dobra, nic za to nie płacicie. Oczywiście za darmo tworzycie konto. Chcecie to, działacie w tym, zarabiacie pieniążki jakieś tam dodatkowe, a nie chcecie to. Nie, warto spróbować moim zdaniem, bo jest mnóstwo sklepów, a myślę, że dużo ludzi już zamawia przez internet, więc dlaczego miałaby jakaś tam dodatkowa złotówka nie wpaść? Może jeszcze Wam pokażę pewną rzecz. Przejdziemy sobie przykładowo do AliExpress. Tu jeszcze polecam, jak widzicie w prawym górnym rogu mamy L takie. To jest jakby zwrot tej gotówki, ta aplikacja Leti Shops. Polecam sobie to dodać do rozszerzeń. Łatwiej nam wtedy coś zamówić, żebyśmy sobie nie zapomnieli włączyć tego cashbacku. Przechodzimy normalnie wtedy do strony, szukamy sobie naszego przedmiotu, co chcemy zamówić. O, tu proszę, jakieś klameczki mamy. I przed tym, zanim zamówicie, potwierdzicie płatność, wybieramy sobie to Leti Shops, co tu mamy, i klikamy aktywuj zwrot gotówki. Chwilkę czekamy, strona nas przekieruje do tej samej aukcji, tylko już z włączonym tak jakby tym cashbackiem. I cała filozofia, teraz klikamy kup teraz. Później jak nie chcę klikać, bo no nie chcę tego kupować, ale jak już ten klikniemy dalej, to potwierdzi nam tu na zielono, że cashback został aktywowany, czy jakoś tak, płacimy normalnie. I później od razu praktycznie pokazuje nam się na naszym profilu Leti Shops. W cashback oczekuje na uznanie, tutaj mamy i potem no przykładowo, nie wiem, 3 tygodniach, miesiącu, nie wiem, zmienia nam się status oczekującego na uznanie, po prostu przechodzi nam na konto, jak sobie zbieramy do tych 2 dyszek lub więcej i wypłacamy bezpośrednio na nasze konto bankowe. I co jeszcze? Chyba wszystko, już nie przedłużamy. Film trochę z innej beczki, tak jak mówiłem, zapraszam jeszcze raz do tworzenia konta z linku, którego macie poniżej. Jeśli sobie tam to konto zrobicie, to zgłaszajcie się do mnie śmiało na Facebooku. No a na dziś to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia na następnym filmie, już na pewno z garażu. Pewnie będziemy sobie coś tam przy CRF składać albo przy kładziszu. Do zobaczenia na następnym filmie. Narka!